co by się stało, gdyby Diablo wykochał namiętnie wampira? Wyszłoby właśnie to. Takie opinie często pojawiają się w dyskusjach na Steamie oraz w ocenach dla tej bardzo małej produkcji. No i właśnie oceny przytłaczająco pozytywne. Średnio 95% lajkaczy. Co tu się odwaliło? No cóż, odtegowało się niemal 14 godzin w zaledwie 2 dni oraz wbicie 2/3 dostępnych w grze osiągnięć. W produkcji brodate paskudniki, która kosztuje małe nosidełko browarów, czyli jakieś... powiedzmy, że 22 zł. Tutaj we wczesnym dostępie tytuł nazwany Halls of Torment, który na pierwszy rzut oka przypomina, jakby pierwsze Diablo przespało się bez zabezpieczeń z Vampire Survivors. I coś z tego wyszło. Powiem wam, że ja jednak nie jestem tak zachwycony tym tytułem, jak bardzo oceny na Steamie, i powiem wam, dlaczego jednak nie aż tak bardzo. Może dlatego, że studio, które robi ten tytuł, wydało już kilka lat temu grę, którą zepsuli i jakoś nie mają ochoty jej naprawić. Łącznie ich dwóm produkcjom zarzuca się to, że to koszmarnie zbłędowane indyki, w których walczy się z grą, z jej wylewami, a nie czerpie się z nich zabawy. Może tym razem udało się trochę lepiej. To, że rynek gier dalej nie nasycił się i dalej chce takich tytułów podobnych do Vampire Survivors, udowadnia wylew najróżniejszych produkcji podobnych. Biegamy naszym bohaterem, mordujemy setki, tysiące, miliardy demonów, zdobywając z nich doświadczenie i ulepszając pozyskane umiejętności. Po prostu gra się kończy wtedy, kiedy zginiemy albo uda nam się wygrać. To, co mnie trochę odbiło na początku, to brak wstępu. Wchodzimy i po prostu gramy. Budzimy się jako rycerzyk przy ognisku, wchodzimy do wielkich wrót otchłani cierpienia, no i cóż, slashujemy. Warto zajrzeć do opcji, możemy tam zmienić autoatakowanie czy autocelowanie, które należy wyłączyć, bo to autocelowanie to jest dramat. Ale możemy też zmienić błyskanie trawionych przeciwników lub ilość punktów obrażeń. Z jednej strony dobrym pomysłem, z drugiej złym jest to, jak długo mamy tutaj przetrwać. Definitywnie wolę gry, które narzucają nam stopień trudności w czasie i które możemy przejść szybciej, jeżeli chcemy, w zależności od na przykład naszego poziomu. W Halls of Torment gra zajmuje dokładnie 30 minut plus czas na ewentualne ubicie bossa. I gra rzuca nam coraz silniejsze wyzwania, lepsze moby, minibossów, a także całe fale w różnym kształcie, różnej formie. To jest całkiem spoko, które co ciekawe zachowują się w różny sposób. Ja troszeczkę miałem zdziwienie na twarzy, jak zrobiono, powiedzmy, jeden z ostatnich fal na trzecim świecie. No, powiem szczerze, że jak szedłem w jedną stronę mapy, a potem musiałem w drugą stronę mapy, no to było trochę ciekawe. Na przykład, impy nie idą na nas bezmyślnie, trzymają się na dystans, podchodzą, gdy nie celujemy w ich stronę i czasami potrafi być to mylące w taki sposób, że no jednak obrywamy. Inne latające potwory kręcą się wokół nas, no zawężają ten okrąg. Inne eksplodują kwasem albo tam wybuchają. Z jednej strony przeciwnicy w tej gierce są całkiem ciekawi, bo przez dostępne 3 akty we wczesnym dostępie spotykamy innych, ale z drugiej strony na przykład na początku drugiego aktu mamy przeciwników z środka pierwszego aktu, zaś wielkie slajmy niby ogniste w drugim akcie to po prostu reskin z krajmów z pierwszego aktu. No także hej, no trochę jakość tych przeciwników w tej grze a nie bardzo mi leży. To, co trzeba też mocno zaznaczyć w Halls of Torment, to to, że rozgrywka jest nieco mniej spektakularna niż w wielu innych grach gatunku, powiedzmy podobnego do Vampire Survivors. Nasze umiejętności nie powodują miliarda efektów, nie błyskają na cały ekran, nie mają 10 tysięcy pocisków wokół nas i w mojej nieskromnej, subiektywnej ocenie to dobrze, bo czasami idzie rzykać tęczą w innych produkcjach, gdzie skill nie jest jakiś mocarny, ale jego efekty graficzne wypalają nam piksele w monitorze od ilości zmian, kolorów, szybkości, w ogóle wszystkiego. Ta gra jest taka bardziej spokojna, bardziej naturalna, jest wolniej, co z jednej strony nie zadowoli tych, którzy oczekują spektakularnej oprawy, rozpierduchy na cały ekran, ale powiem, że ten pixel art, ten stary styl ma coś fajnego w sobie. Miałem taki ostry flashback z przeszłości, gdy na drugim poziomie świata odnalazłem uwięzionego gościa, a ten do mnie gadu z awatarem takiej postaci rodem z RPG-a klasycznego z przełomu wieków. Naprawdę fajna sprawa. Szkoda tylko, że zdaje się, no, że tego jest na razie
tak mało. I właśnie mało to główny problem tej produkcji. Halls of Torment w mojej ocenie jest znacznie mniejszy od wielu gier, uznajmy, tego gatunku. Najsilniejszą wadą jest to, że ilość umiejętności jest taka dość mała, a ich modyfikatory nie wpływają bardzo mocno na ich różnorodność i tą zmienność. Cechą tego stylu gier jest to, że dobierane perki zmieniają nam zabawę diametralnie. No nie w tej gierce. To absolutnie nie skreśla możliwości bawienia się dobrze i dobrej zabawy, co to nie, ale jakoś miałem więcej frajdy, więcej różnorodności w budowaniu swojej postaci w niemal każdej innej grze tego, powiedzmy, gatunku. W Halls of Torment mamy na razie 7 bohaterów do odblokowania w tej wersji, jaką widzicie, co jest dobrym plusem, dość dobrym, ale to, że postać ma literalnie jedną odczuwalną faktycznie różnicę, no mech. Kolejna sprawa to katastrofalne, złe tłumaczenie tej gry na angielski, literówki, niedokładności i po prostu interfejs, który nie mówi nam, jakie ulepszenia będą w miarę pasować do jakiegoś używanego przez nas skilla. I ten absurdalnie głupi opis ulepszenia. Efekt działa, jeżeli działa z efektami, z jakimi może działać. No hej, na przykład łapiemy skilla, który rzuca w przeciwników kulą piorunów, jaka wali piorunami, okej, fajnie, ale gra nie powie nam jasno, jakie są parametry tego skilla mechaniczne związane z innymi. Jedynie po lewej, kiedy awansujemy, wiemy, że to jest po prostu czar. I myśl, czy zwiększenie wielkości efektów zwiększy też ten skill? No i kurde, trzeba potestować. Statystyki są takie bardzo dziwne, jak plus 10% do multiataku, takiego podwójnego. No okej, czasami się to triggeruje, tylko te statystyki są tak zero-jedynkowe, że mało kiedy idzie po prostu wbić, o ile w ogóle, możliwość ataku podwójnego na stałe. Te statystyki są bardzo, bardzo, bardzo nieprecyzyjne, są bardzo zero-jedynkowe, to jest zawsze plus 5, plus 10, plus 15, a nie na przykład plus 7, plus 9, plus 13. Są trochę niedokładne i po prostu zbyt zero-jedynkowe, za mało płynne, za mało swobodne, nie dające satysfakcji w swojej różnorodności, że możemy zrobić jakieś wielkie ostrze, które będzie latać po całym ekranie. No nie bardzo. Ale coś innego tutaj działa bardzo fajnie. Zdrowie. W innych grach Vampire Survivorsowo podobnych, zdrowie jest ekstremalnie cenne. Tutaj jest trochę inaczej. Zdrowie odnawia nam się prawie co chwilę po jednym punkciku, czasami więcej, czasami szybciej. Oczywiście to można te pasywne odnawianie przyspieszać, zwiększać tę pulę zdrowia, co sprawia, że nie jesteśmy wyłącznie skazani na leczenie się jakimiś znajdźkami albo co jakiś ustalony czas. A również ma tutaj wpływ styl gry, to czy unikamy przeciwników odpowiednio i czy budujemy pancerz w obronę w odpowiedni sposób levelując, więc to zdrowie jest takie bardzo przyjemnie właśnie płynne. Z tym Large Selection of Diverse Abilities na Steamie, czyli z różnorodną ilością abilitków, zdolności się kompletnie nie zgodzę. Nawet jak wymaksujemy umiejętność i odblokujemy jej dodatkowe specjalne efekty, nie są one mocno wyczuwalne i mocno modyfikowalne z innymi ulepszeniami. Plusem za to w Halls of Torment jest za to system ekwipunku. Plusem w minusie, powiedzmy znowu, zaletą, bo bijąc minibossy dostajemy czasami itemy, które mogą dawać nam różne efekty, jak to, że przywołujemy sobie na przykład szkielety, biegające miniony, albo jakieś szczury, albo jakieś inne rzeczy. Zostawiamy, nie wiem, placki ognia, jak biegamy, albo też inne efekty. No i oczywiście mają też swoje statystyki. I NPC-em, którego poznajemy, jest wąsato-brodaty gość, który obsługuje studnie. Walcząc możemy wsadzić jeden z przedmiotów do takiej studni i puścić go do góry, gdzie za złoto możemy go zachować na kolejne podejścia na stałe. Tak, można je oczywiście zmieniać, te przedmioty. Halls of Torment to też symulator wbijania achievementów, których jest naprawdę cała masa, na każdą z klas i też na każdy z światów osobno, za co dostajemy odblokowania nowych przedmiotów. Ale szczerze, trochę źle to zrobiono, bo za dość długie i dość trudne wyzwania dostajemy złoto, którego ja w tej grze już miałem po sufit i odblokowałem za golda totalnie wszystko. Achievementy w takich grach nie bardzo powinny nam dawać golda w ogóle, bo to jest niesatysfakcjonujące do wbijania, to zawsze powinny być jakieś odblokowania mechaniczne. Według opisu na Steamie mamy na razie w tej wersji 3 światy, 7 postaci, tylko żenujący arcysłabe 11 umiejętności, ponad 12 bossów i 30 rodzajów potworów. Różne blessingi, klątwy, efekty, że ktoś odbywa moc i coś tam tego typu sprawy, no bleh.
Jest to całkiem okej, ale dalej mi się wydaje, że to jest bardzo mało mechanicznie. Mamy też achievementy, które nazwano tutaj questami. Hech. Technicznie jest ciekawie. Wymagania nie są powalające, ale zdaniem niektórych nawet taki pixel art i klasyczny wygląd oprawy to trochę dziwne wymagania, ale na 4 rdzeniach 4 GB RAM-u 970 mamy to ponoć spokojnie odpalić. Chociaż w wymaganiach na Steamie mamy też podany system Windows 10 lub nowszy. Fakt faktem, tytuł nie pali karty ani procesora, działa zbalansowanie, przynajmniej na moich testowanych sprzętach. Przyczepić się można, jak mówiłem, do wylewków w opisie na Steamie, tłumaczeniach, no gra niby oferuje 4 postacie. A niby 7. Po prostu ta sekcja o wczesnym dostępie zdaje się być jeszcze niezaktualizowana. Wczesny dostęp ma też trwać tylko 6 miesięcy, czyli pełną wersję mamy niby dostać na koniec 2023 roku. Finalnie, Halls of Torment to na pewno gra dobra, ale niestety nie jest bardzo dobra ani przytłaczająco pozytywna. Większość ocen ma w grze zaledwie godzinę dwie, ale są też takie, które oczywiście mają ponad 20-30 godzin i to też dalej są oceny pozytywne, no ale jednak ta większość mówi o tym stylu graficznym, że to tak jakby Diablo przespał się z wampirem. Chyba najbardziej trafną oceną są porównania, a Halls of Torment wypada dość słabo, jeżeli chodzi o wielowarstwowość umiejętności, to, że każdy styl rozgrywki, każde dobrane umiejętności za każdym razem jakoś inaczej, perki, że to jest totalnie inne za każdym razem. No nie za bardzo. Za to wypada to wszystko fajnie, jeżeli chodzi o styl oprawy graficznej, muzyki i przejrzystość gry, że faktycznie w tej grze w stosunku do innych produkcji Vampire Survivors podobnych, tutaj ta przejrzystość jednak jest bardzo fajna. Irytowało mnie to jednak, że każde podejście jest do bólu takie samo. Taka sama odległość do posiątek, do ulepszeń, do perków, to za każdym razem jest ten sam kierunek i ta sama odległość. I gdy je wyzbieramy już z mapy, to niewiele więcej się na mapie zmienia. To, co mnie trzymało, to chęć zobaczenia każdej z 7 postaci i tak mi zleciało grube kilkanaście godzin. Za taką cenę? Nie jestem nawet zły. Z początku byłem też leciutko sfrustrowany pierwszym bossem, na którego mamy czas, by go porobić. Tak, mamy porobić bossa w pewnym czasie, inaczej auto zgon. Ale okazuje się, że nieważne jak dobry build zrobimy, to się nie uda. Na początku oczywiście to się nie uda, a jak odblokujemy perk dający nam jeszcze jedną szansę, to możemy go porobić, tego licznika już wtedy nie ma. Do drugiej formy, która działa niestety tak samo. Zrobiłem tutaj takiego tęgiego facepalma, bo naprawdę nienawidzę gier, które zmuszają gracza do totalnej przegranej, mimo tego, że przechodzą grę z po prostu dwoma rękami w gaciach. W taki sposób, prawda? No nienawidzę tego. Ale później ten pierwszy boss, no schodził jak powietrze z balonika. Jeżeli nigdy w takie gry nie grałeś, Vampire Survivors, lepiej najpierw spróbować. Jeżeli tak, grałeś, kochasz ten gatunek, 20 zł to nie problem, bierz od razu, wsiąkniesz tak jak ja na kilkanaście godzin. Ale jeżeli szukasz czegoś lepszego, innego, nowego, dopieszczonego niż pozostałe te gry tego gatunku, nie tym razem. Dlatego ode mnie dla tej gry leci miniaturka leciutko zielona, ledwie ponadprzeciętna, za dużo błędów, jak na przykład niedziałające szczury z pierścienia na ostatnim akcie, po prostu nic nie robią. Za dużo literówek i wpadek w angielskim oraz bardzo irytujące domyślanie się, co do czego może służyć, co z czym będzie działać, a co jednak zaskakująco nie działa, mimo że powinno. Za mało dopieszczenia w tej produkcji, żeby dać jej pełną zieleń. Na koniec klasyczna, aktualna scenka końcowa, w której muszę dorzucić trochę przydali. Jacy popsuli mi tutaj scenkę i muszę to dodać. Aż 3 łobuzy, Tobi z kłaczkiem, Kadeus Dark z kłaczkiem i Maciek z brodełkiem. Przygotowuję tęgi przegląd ciekawych gierek z pewnego mało przeglądanego gatunku oraz przypominam, że 9 czerwca rusza ostatni trwający 48 godzin playtest Battlebit Remastered. Możliwe, że odpalimy sobie z tego jakiegoś live'a. No i cóż, tyle.